Dzień dobry, witam wszystkich dzisiejszych gości, uczestników spotkania, które jest spotkaniem niezwykłym, ponieważ dzisiaj mamy gościa z zagranicy. Gościa spoza granicy województwa wielkopolskiego, czyli z zagranicy. Witam serdecznie pana Roberta Traka, który jest mieszkańcem Gdańska, który jest człowiekiem też wielu talentów, jest rysownikiem, literatem. Dzisiejsze spotkanie już w szczegółach poprowadzi ktoś, kto zna się na literaturze, na przyrodzie. Znam mnie. Osobiście zna pana Roberta Tracza nie od dzisiaj, czyli nasz niezawodny Roman Kenny. Tak. Oddaję mu głos. Zauważyłem, że Robert, on jest taki spokojny człowiek, a tam w tej główce coś tam refleksyjnie kombinuje. Tak. I potem jest to w postaci krótkiego, fajnego opowiadania, przeważnie wesołego. Chciałbym Państwu przekazać odrobinę humoru, jakiegoś pogody ducha, żebyśmy na chwilę zapomnieli o tych trudnej sytuacji wokół nas, pod każdym względem. Całe życie byłem plastykiem, grafikiem, pracowałem w drukarniach, prowadziłem studia graficzne, zajmowałem się projektami wielu rzeczy. Natomiast pisałem w zasadzie chyba od liceum. Tak jak każdy, najpierw od wierszy zaczynałem, prawda? To prawie każdy pisał, lepiej, gorzej, ale jakieś tam wierszyki. I staram się, żeby te opowiadania były pogodne, żeby wywołały uśmiech na naszych buziach. Drodzy przyjaciele, cieszę się, że was widzę i że przybyliście o własnych siłach, bez lasek, chodzików i balkoników. Nie zauważyłem również przed wejściem zaparkowanych wózków inwalidzkich. No, jestem pełen podziwu. Widać, że koronawirus wam nie straszny. Przechodzicie go bezobjawowo. Zakładam, iż wszyscy wiecie, że w naszym wieku niezwykle ważne jest właściwe odżywianie, regularne oddawanie moczu i stolca oraz poobiednia drzemka, a potem ewentualnie niezbyt długi, niemęczący spacer, najlepiej do najbliższej cukierni lub lodziarni. Wskazane jest również systematyczne picie herbatek z mięty i dziurawca, łagodzących wzdęcia, kolkę wątrobową oraz refluks. Ciekawe, jak jest z waszą pamięcią i orientacją w terenie. Czy wciąż trafiacie do domu bez uprzedniego telefonu do żony lub męża? Bez przewodnika i nawigacji satelitarnej? Warto to sprawdzić dla waszego świętego spokoju. Także wywołałem jakiś uśmiech, chociaż nie maleńki, tym tekstem. Teraz chciałbym wam jeszcze jeden taki tekst przeczytać, też niedługi, pod tytułem Masaż tajski. Przyjaciele podarowali, tam mieliśmy z żonką 40, tak, chyba rocznicę ślubu. Przyjaciele w prezencie podarowali nam talony do masażu, do salonu masażu. No, że nigdy nie byliśmy w takim salonie, więc zaintrygowani oczywiście skorzystaliśmy możliwie szybko. Wita nas szefowa, tleniona blondyna w wieku balzakowskim, w ostrym makijażu i sukni z głębokim dekoltem, który wypełniał obfity biust. Wnętrze rozświetlają barwne lampiony, snują się zapachy kadzidełek, z niewidocznych głośników sączy się cicha azjatycka muzyka. Dwie tajki myją nam stopy, po czym zostajemy skierowani do oddzielnych pomieszczeń. Szefowa wchodzi za mną i przedstawia starszą, filigranową kobietkę w złocisto-czerwonym stroju. To jest Bo Sun, nasza mistrzyni masażu Lumi Lumi i Shiatsu. Wprowadzi pana w cudowny świat cielesnych i duchowych doznań. Lustruje krytycznym wzrokiem masażystkę,
a ta wyczuwa moją konsternację, bodyga w ukłonie, z plastikowym uśmiechem na pomarszczonej twarzy. Ja zrobić dobrze, starszy pan. No nie, gorzej nie mogła zacząć. Nie daruję jej tego starszego pana. Patrzę z kwaśną miną w duże lustro, na wprost wejścia, które niestety nie kłamie. Nie chciałbym nikogo urazić, zwracam się do szefowej. Ale zakładam, że klient w pani salonie może sobie wybrać osobę wykonującą masaż. Jeśli tak, to bardzo proszę, aby zajęła się mną inna kobieta. Może niekoniecznie w moim wieku. Oczywiście może pan wybrać, lecz aktualnie wszystkie młodsze dziewczyny są zajęte. Chyba że zechce pan poczekać, aż która będzie wolna. Poczekam. W takim razie proszę usiąść, rozgościć się wygodnie na sofie. Zaraz podamy czajniczek specjalnego naparu ziołowego. Wyciszy się pan i odpręży. Po pół godzinie oczekiwania, gdy siorbałem przez słomkę napar, zza kotary wyłoniła się ładna i zgrabna dziewczyna. Dojrzała 30-latka. Można rzec, klasyka tajskiej urody. Ja być Mousun. Dziewczyna wypowiedź ozdobiła lekkim ukłonem i dyskretnym uśmiechem. Miło mi być dla pana. Mnie również miło. Co pan cierpi? Ja nie cierpię. Przyszedłem tu dla relaksu. Się pytam, co pan boli. Ja musi znać, co boli, żeby zrobić dobra masaż. Nic mnie nie boli. Być mocno starszy i nic nie boli? Nie żyje. Pan nie kłamać, Mousun? Dobrze słucha i dobrze patrzy? Mam dobry słuch i wzrok. I na plecy nic nie boli? Nie, plecy też nie bolą. A bypass nie robić? Nie robić. A chuć? Się ma chuć? Chuć do kobieta? O, tak, oczywiście, a jakże? Chuć się ma. To znaczy się miewa. Niekiedy. Otaksowałem wzrokiem jej wąską talię, jędrne pośladki oraz zarys drobnych, kształtnych piersi pod cienką tkaniną bluzki i poczułem, że moja chuć zwolna zaczyna się budzić z letargu. To dobrze, pan zdrowy. A teraz musi się zdjąć. Wszystko. Zdjąć? A, rozebrać. Ale chciałbym zostać w bokserkach. Niech zostanie, jak mieć wstyd. Po zdjęciu odzieży za parawanem ułożyłem się na łóżku do masażu i po chwili poczułem na plecach drobne, zręczne dłonie Mousun. Warto było zaczekać. Krótki fragment z tej mojej nagrodzonej książki. To już może nie będzie tak śmieszne i pogodne, chociaż książka generalnie ma wydźwięk taki pogodny. Koślawe, dawno niepomalowane drzwi przedsionka zaskrzypiały jękliwie i mieszkaniec zapuszczonego domu wyszedł na próg. Był tak samo zapyziały, jak jego chałupa i lat mieli mniej więcej tyle samo, 50 z hakiem. Ogarnął mętnym wzrokiem pełne kałuż i błota podwórze, pozbawione płotu i jakichkolwiek drzew. Dawno je powycinał, jeszcze poprzedniej zimy, gdy zabrakło drewna do rozpalania w piecu. Próba opisania, udana, jak mniemam, bo i nagroda za tę książkę została przyznana, opisania środowiska, które się zna od podszewki, środowiska, do którego się wraca, to jest no, akt odwagi w moim przekonaniu. Ciekawa jestem, jak mieszkańcy zareagowali na tę książkę, która odsłaniała ich bardzo takie, no, powiedziałabym, intymne wręcz strony życia. Zmieniłem również pseudonimy i nazwiska tych ludzi. Niektórych, tak. Żeby nie urazić, prawda? Żeby nikt nie poczuł, chociaż nie sądzę, ale może ktoś.
spotykamy się gdzieś, jeszcze tam ktoś przy okazji jest, on mówi tak, no, przygotowałeś coś może, bo ja też mam jakieś opowiadanie. I tak sobie to. My z Robertem dwa zgrywusy ogłaszamy czasem newsy. Robert pyta, robi chryje, czy Kaszyński jeszcze żyje? Lub pytanie z innej beczki. Podczas wspólnej raz wycieczki w Uniejowie, w termach, w szatni, tu portierka była w matni, pytał, świadkiem była żona, czy tu woda jest święcona? Miał oczy wręcz bawole, zrobił kółko na swym czole. Więc pytanie mam, nam doskwiera, czy to do mnie, czy premiera? Tak z Robertem, jak widzicie, i damy sobie życie. Dobiegło końca kolejne spotkanie naszej grupy Literatura i Film. Nasz gość, pan Robert Tracz, pokazał, że nie tylko umie świetnie pisać, ale również potrafi dobrze przeczytać swoje dzieła. Wyróżnia go piękna dykcja, piękna intonacja i myślę, że to są walory, które trzeba docenić. Sądzę, że nasza filmowa relacja sprawi Państwu przyjemność. I sądzę, że nie jest to oczywiście w tym roku nasze ostatnie spotkanie. Będziemy je powtarzać.